Witam serdecznie grupowicze z tej strony Dzielas Podróże Małe i Duże. Witam Was serdecznie z dziedzińca Zamku Drachim w Starym Drawsku. Jest to moja trzecia wizyta w pozostałościach warowni Zamku Joanitów, który został zniesiony w latach 1360-1366. Co ciekawe, zamek oczywiście w stylu gotyckim został postawiony na zgliszczach XII-wiecznego słowiańskiego grodu plemienia Drawion, więc to też bardzo fajna ciekawostka. Pod koniec XII wieku tereny te zostały oddane przez Przemysła II, bardzo popularnemu wtedy właśnie na Pomorzu Zachodnim zakonowi templariuszy, który ustanowił siedzibę komandorii w Czaplinku. Po rozwiązaniu zakonu templariuszy w 1312 roku ich majątek przyjmuje margrabia Brandenburgi, a od 1345 roku joanici, którzy na siedzibę właśnie komandorii również wybierają Czaplinek. Niestety pożar obiektu w 1758 roku podczas wojny siedmioletniej rozpoczął okres gwałtownego upadku dawnej siedziby zakonu. Jeszcze pod koniec XVIII wieku w zamku mieściły się biura pruskiego podatkowego urzędu ziemskiego. W 1784 roku dokonano rozbiórki części zniszczonych murów i przeznaczono, że z tego budulca powstanie właśnie tutaj obecny niedaleko zamku kościół, dziś pod wezwaniem wszystkich świętych. W 1818 roku Królestwo Prus sprzedaje teren prywatnemu właścicielowi. W okresie międzywojennym przeprowadzono drobne prace remontowo-restauracyjne. Później następne są prowadzone w latach 63-68. W latach 90. XX wieku teren zamkowy wraz z samym zamkiem zostaje zakupiony przez prywatnego przedsiębiorcę, który w założeniu inwestycyjnym zaplanował całkowitą rekonstrukcję obiektu. Jak to wygląda, to możecie sobie teraz popatrzeć. Na pewno fajną sprawą jest to, że na zamku istnieje możliwość poobierania się w fajne, stare stroje, co możecie też również zobaczyć. Dziękuję Wam za wszystko i zapraszam na lot dronem nad zamkiem.